Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym. Czym zajmują się jałmużnicy i na czym polega ich posługa, a także o sytuacji w Zaporożu i nadziejach na koniec wojny opowiada biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej oraz o udarze, który może być błogosławieństwem i łączeniu sił, mówi ojciec Tomasz Maniura. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.